Witajcie. Po zakupie nowego filtra HW304A firmy Sansan postanowiłem podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami. Po pierwsze, model HW304A różni się od modelu HW304B tylko jedną rzeczą – literką i lampą. Nie, to dwiema rzeczami – literką i lampą ultrafioletową, którą posiada model z literką B. Filtr zakupiłem do akwarium 375 litrów, bo dwa wewnętrzne filtry może dałyby radę w 80-100 litrach, ale tutaj tylko mieliły wodę. Co nie znaczy, że nie jestem z nich zadowolony, bo całkiem nieźle mieliły. Zresztą jeden z nich został, bo robi za sztuczny strumyk zalewający czubek korzenia. Ale do rzeczy. HW304A to chiński kubeł, czyli filtr zewnętrzny. O chinolach mówi się różne rzeczy, więc przed zakupem poczytałem trochę opinii o filtrze na forach internetowych. I generalnie, jak głupi byłem przed czytaniem, tak i pozostałem po przeczytaniu wszystkich informacji. Ile użytkowników, tyle opinii. Odrzuciłem wszystkie, w których forumowicze przyznawali się do tego, że nigdy tego filtra nie mieli, ale swobodnie ferowali o nim wyroki. Ale to i tak nic nie dało, bo opinie o tym produkcie mieszczą się na skali od totalnego negowania po uwielbienie. Co mówiono o nim złego? Że jest głośny i znacznie głośniejszy od firmowych filtrów. To w zasadzie był podstawowy minus. Plusy? Cena, obsługa zbiorników do 800 litrów z przepływem 2000 litrów na godzinę, posiadanie na wyposażeniu skimera i w przypadku modelu z literką B lampy UV. Czym Chińczyk potrafi zaskoczyć Polaka? Po pierwsze tym, że wyprodukował za małe pudełko do tego filtra i wierzch pudełka wyraźnie jest wybrzuszony przez przycisk ręcznej pompy. Po drugie, na zdjęciu widzimy trzy koszyki na media filtracyjne, a tu niespodzianka i w filtrze znajdują się cztery koszyki. Po trzecie, Chińczyk wrzucił do kubła takie trzy dingsy, których przeznaczenia nie odkryłem. Nie ma ich nigdzie na zdjęciu na pudełku, ani w instrukcji obsługi, która jest raczej intuicyjna, nic nie wnosi i nie jest po polsku. Po czwarte, na pudełku są duże zdjęcia mediów filtracyjnych. Biobali, ceramiki, węgla aktywnego i gąbki. Jeśli nie doczytałeś napisu optional, to kupiłeś pusty kubeł bez mediów, z wyjątkiem białej gąbeczki, która przykrywa media w każdym koszyku. Taki... Jeśli ktoś miał już styczność z filtrami zewnętrznymi, nazywanymi popularnie kubłami, nie znajdzie w tym filtrze niczego nadzwyczajnego. Jeśli po raz pierwszy stałeś się właścicielem kubła, postaram się przybliżyć zawartość i jego składanie. Filtr dostajemy złożony, więc musimy go otworzyć, aby zdjąć górę z głowicą filtracyjną i dostać się do środka, aby wypełnić koszyki naszymi mediami filtracyjnymi. Głowica przyczepiana jest do filtra za pomocą czterech mocowań, zwanych pieszczotliwie łapkami. Najpierw otwieramy łapkę przy czarnych dziurach, które są wlotem i wylotem filtra. Potem drugą po jej przeciwnej stronie. Są one zainstalowane na drutach. Nie urywamy ich od razu. Podciągamy od dołu, aż odskoczą, po czym zdejmujemy z górnych zaczepów. Łapki opadają na drutach na dół. Teraz można otworzyć dwie pozostałe łapki, które mają inną konstrukcję. Ciągniemy je od dołu, aż stworzą z obudową kąt 90 stopni, czyli do poziomu. Łapki są tak skonstruowane, że podważają głowicę i można ją już zdjąć. Po otwarciu naszym oczom ukazuje się las. Nie las krzyży, tylko plastikowy element z kratką zabezpieczający głowicę przed dostaniem się czegokolwiek, co może rozwalić nam wirnik w głowicy. Czasami to zabezpieczenie potrafi się przyssać do głowicy i możemy je zdjąć razem z nią, ale gwarantuję, że Chińczyk je tam wsadził. Pod nim znajdują się kosze na media filtracyjne, które wyciągamy, łapiąc je za rączki. Taki zły dotyk w akwarystycznym wykonaniu. Także zupełnie niespodziewanie udało nam się otworzyć filtr, niczego w nim nie urywając. Media. To temat rzeka i każdy wsadza w koszyki, co tam sobie wymyślił. Jest tego sporo, więc nie będę się wypowiadał, co jest lepsze, a co gorsze, a co zupełnie zbędne, ale ładnie wygląda i jeden znany akwarysta podobno używa. Ja powiem, co ja włożyłem. A włożyłem to, co miałem w swoich szafkach. Na samo dno poszła ceramika, która leżała sobie ze 4 lata i czekała na ponowne wejście do gry. Po co ceramika? No, na niej mają się osadzać bakterie nitryfikacyjne, które i tak osadzają się na wszystkim, ale podobno na porowatych rzeczach najchętniej, a ceramika porowata jest. Drugi koszyk to w moim wypadku lignit.
Na nim też będą się osadzać bakterie, a oprócz tego będzie oddawał mikroelementy z żelazem w szczególności. Poza tym będzie dostarczał związków humusowych do akwarium. Trzeci koszyk to wata filtracyjna. Ona ma zatrzymać wszelkie zanieczyszczenia, które przejdą przez dwa wcześniejsze kosze i oczyścić mechanicznie wodę z wszelkich farfocli. Ostatni kosz zapełniłem pociętą gąbką, z racji tego, że już nic nie miałem, a nieużywane gąbki posiadałem. To kolejna warstwa filtracji mechanicznej. W zasadzie mogłem włożyć gąbkę w miejsce waty filtracyjnej, a watę dać na sam wierzch, ale nic wielkiego się nie stało. Generalnie oczyszczanie mechaniczne powinno być tuż przed wylotem wody i wirnikiem, aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniami i zapapraniem się śmieciami. Po włożeniu koszy zamykamy filtr, zakładając głowicę i zapinając łapki w odwrotnej do otwierania kolejności. Kiedy filtr mamy złożony, przyszedł czas na założenie mocowania na rury, a wcześniej na założenie samych rur. Hardkorowi akwaryści zakładają rury na zimno, a ja wolę na gorąco. Wkładam końcówki rur do wrzątku, moczę chwilę, żeby rura nabrała plastyczności i wtedy dopiero zakładam na plastikowe końcówki. Na rury dokręca się zakrętki, które niewiele już są w stanie uszczelnić, ale zabezpieczają przed przypadkowym zerwaniem się rur i zalaniem mieszkania. Kiedy rury są przymocowane do plastikowej końcówki, można ją nałożyć i zamocować do głowicy filtra. Wkładamy ją z czarną łapką uniesioną do góry. Ta łapka to tak zwany aquastop. Po włożeniu końcówki w głowicę przyciskamy łapkę do poziomu, do wierzchu filtra. To spowoduje otwarcie przepływu w obydwu rurkach. Aquastop umożliwia łatwe czyszczenie filtra. Wystarczy po odłączeniu prądu podnieść tą łapkę do góry i możemy zdjąć mocowanie razem z rurami. Wlot i wylot zostaje wtedy zablokowany, woda się nie wyleje i można swobodnie zabrać filtr do czyszczenia. Filtr posiada na wierzchu duży przycisk. U mnie jego wierzch ma kolor niebieski. Ten przycisk to pompka do wody. Służy do wypompowywania powietrza z zamkniętego filtra i jednocześnie zasysania wody z akwarium. Jednak jeśli nie chcecie doznać obrażeń i zerwań ścięgien, to zanim zamkniecie filtr, napełnijcie go wodą, a pompkę używajcie tylko do wywalenia z głowicy powietrza. Wpompowywanie wody do filtra za pomocą tej pompki to praca heroiczna i można nabawić się depresji. Ok, kiedy sam filtr jest już złożony, czas pozakładać wewnętrzne plastikowe rurki wlotu i wylotu wody, które będą w akwarium. Producent dostarcza do wylotu filtra deszczownię składającą się z czterech rurek. U mnie wystarczyły dwie rurki na boczną szybę. Deszczownia to taka rura z dziurkami, ale chyba nie muszę tego tłumaczyć. Wlot wody jest trochę bardziej skomplikowany. Oprócz klasycznej rury z sitkiem na końcu, mamy tu jedną rurkę z bocznym kolankiem do skimera. Skimer to takie urządzenie zbierające zanieczyszczenia z powierzchni wody. Skimer składa się z rurki, na której założona jest swobodnie szersza rurka zwana pływakiem. Pływak to taki gościu z płetwami i w pływackich okularkach. Skimer przypomina spławik. Chodzi luźno na rurce idącej do filtra, ustawiając się swobodnie do poziomu wody w akwarium. Niestety, producent wykonał to wszystko w ten sposób, że główna rurka, ten fragment, który wieszamy na brzegu akwarium, wchodzi w następną rurkę na znaczną długość. Jeśli jest wsunięta do końca, blokuje wewnętrzny wlot skimera i nie zasysa on wody. Dlatego trzeba poeksperymentować z wysunięciem rurki z rurki. Węże montujemy do końcówek w identyczny sposób jak przy filtrze. Ja na gorąco, a hardkorowcy na zimno. Kiedy woda jest już w filtrze, podłączamy go do prądu i cieszymy się łomotem filtra. Niestety, u mnie sprawdziły się złe opinie użytkowników na temat hałasu. Filtr jest głośny i nie będę tego ukrywał. Pomimo wielokrotnych prób odpowietrzenia nie udało mi się uzyskać ciszy, jaka panuje przy pracy reszty moich filtrów, czyli Eheima i JBL-a. Oprócz hałasu filtr sprawuje się dobrze. Nie ma żadnego przecieku, wszystko jest dopasowane. Zastanawia mnie tylko, dlaczego Chińczyk skleił dwie rurki klejem, pomimo tego, że nie było tam nic pęknięte. I dzieląc się tą tajemnicą, żegnam się z wami, udając się do Gawry, aby zapaść w sen zimowy.